sportowcy, działacze, trenerzy, no i kibice, a przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta. Bardzo się cieszę, że dzisiaj się tutaj spotykamy. Kolejny rok, podsumowujemy kolejny rok zmagań sportowych. Ja z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować za ten rok ciężkiej pracy i sportowcom właśnie, i trenerom, i działaczom, i rodzicom też, bo wiemy, że rodzice szczególnie w tym sporcie młodzieżowym odgrywają bardzo ważną rolę, mobilizują do pracy. Nim przejdziemy do wręczenia nagród i wyróżnień, chciałem powiedzieć, że to jest bardzo zawsze trudny orzech do zgryzienia dla naszej kapituły. Tutaj pan prezydent Chęcielewski przewodniczy, ale wszyscy zawsze mamy z tym problem, bo każdemu z państwa z osobna należy się wyróżnienie, należy się nagroda za te osiągnięcia sportowe, które otrzymujecie. Szanowni Państwo, sportowcem roku 2018 została zawodniczka z Kierniewickiego Stowarzyszenia Rady Orientacji Sportowej Agata Kulicka. Wielkie brawa! Trenerem roku 2018 został Adrian Elwart. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, drużyną roku 2018 została drużyna Miejskiego Klubu Sportowego 8 z Kierniewice. Brawa!